Siema. Dzisiaj taki film ala pogadankowy, ala coś tam. O czym? O modelach inwestycyjnych, czyli o inwestycji, w sumie o tradingu i inwestowaniu na Steamie. Taki film sobie dzisiaj wybrałem. No, na początku jeszcze, ta piosenka. Skins Monkey to jest super strona. Najlepsze skiny da ci ona. Wchodzenie na nią to nie jest błąd. A najlepiej to robić z kodem ZON. Kod ZON 35% do doładowania i niewliczone skiny naklejek do ceny skinów. Dziękuję. A teraz ten. No i link tam w opisie jest. Jest konkurs. A ten mówiłem, że dzisiaj omówię. Może jutro? No, ok. To o czym jest ten film? On jest o tym, że są sobie różne ludzie, nie? I jedni ludzie powiedzą tak: no, bo ja coś tam kupiłem, no i to podrażało, no ale ja będę dłużej trzymał, bo to będzie dłużej drożało. No i nie ma co się, wiecie, tam pyk, 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 pyk. Skoro coś działa, to trzeba robić tak, jak działa. No i to są inwestorzy, którzy na przykład wkładają pieniądze w karambity, M9, Butterfly'e. No i rzeczywiście to im przynosi jakiś zysk, no nie? Albo na przykład ludzie, którzy stabilnie rok w rok inwestują w kapsuły z majorów. Da się? Da się. Czy jest to inteligentne? Jest, jak najbardziej. I taki model obracania pieniędzmi można z czystym sumieniem nazwać inwestowaniem. Bo to jest po prostu coś na zasadzie: wkładamy pieniądze w jakieś aktywa, które mówimy, no to wzrośnie. No i co tam się z tym dzieje? To się dzieje, no nie, Bozia to jedna wie, nas wszystkim czuwa. Jest Gites Majonez, nie? A my tam sobie patrzymy i mówimy: S-sunia maksymalna. Za to jest, są też inne osoby. I ja się zaliczam do tych innych, które mówią coś na zasadzie: hej, kupię se chińskiego lysa, albo inaczej, o, śmieszniej, kupię se Moneziego, bo widziałem, że istnieje zapotrzebowanie na niego jakieś tam, no nie, krótkoterminowe, a w tym momencie jakiś głąb wystawia go giga tanio i na Buffa, i na Steama, pomimo tego, że istnieje inna osoba, która chciałaby go kupić. Więc moim zadaniem jest tylko wyprzedzić tę osobę, która kupi to od tego głąba, i sprzedać to tamtej osobie, która nie patrzy na cenę, tylko chce to kupić. I na przykład zrozumienie tego, że jak mamy Monesiego, no nie, to tę naklejkę ludzie będą kupowali, nieważne czy ona będzie kosztowała 150, 120 czy 200 zł. Po prostu oni będą ją kupowali, dlatego, bo lubią Monesiego, a ta naklejka kojarzy im się z jego pierwszym eventem, na którym był, no nie, więc jest to w pewnym sensie dla nich takie: o, co to nie jest za naklejka, o, ale tego nie trzeba kupować. Tak? I na to się trochę dzieli. I są osoby, które na przykład powiedzą, że ej, kupmy se skrzynki, trzymajmy je, no bo w końcu skrzynki się otwiera, a one wylatują z puli dropów. No i w momencie, kiedy się ich dużo otwiera, to ich jest coraz mniej, nie? No i czy to jest spoko? Jest spoko, nie? W zależności. No i o co mi teraz chodzi? O to, że jeżeli mamy ten model bardziej długoterminowy, to zupełnie szczerze, na YouTubie można sobie pierdolić, co ci ślina na język przyniesie, i to tak totalnie. No bo powiedzmy sobie szczerze, czy powiesz: no, inwestujcie w Entropic, kiedy się odda, czy powiesz: no, inwestujcie w Movistar Riders, kiedy się odda, czy powiesz: inwestujcie w Maus, Papier, Paryż, no, kiedy się odda. Tak naprawdę sprowadza się to do czegoś, co kiedyś zrobił Fiako. Czyli ja to wam pokażę. To ogólnie to nie jest żaden zarzut, kurwica, bo mi się nawet nie chciało czegoś takiego wyciągać. To jest po prostu to, no tak było, no to co mam mówić, że nie było. Skrzynia broken plan. Było kiedyś coś takiego, że jak była ta skrzynia dostępna, to Fiako mówił: no, no, można sobie w nią wrzucić pieniądze i trzymać ją na long term, nie? No i coś takiego mówił. No i to było ogólnie gdzieś jakoś w tym miejscu, czy coś takiego, ona tam była dostępna za jakieś śmieszne pieniądze. No i potem przyszedł ten czas, gdzie ona była za darmo, no nie? No i Fiako
skonfrontowany z rzeczywistością, że Abel jak na razie to nie wychodzi. Dalej był przy swoim, że no tak, no ale to nie mówiłem, że to trzeba na taki okres trzymać, tylko długoterminowo, no nie? No i koniec końców, po buffach na M4A1S, rzeczywistość okazała się po jego myśli, nie? I na tym to polega, że tak naprawdę w nieskończonym, w tak jakby, jeżeli masz bardzo dużo zdarzeń, które wszystko wywracają do góry, to sobie możesz powiedzieć byle co i to będzie działać. Jakbyś powiedział, że inwestuj w RMR-y, kiedy się odda, tak jak między innymi jak Ebus czy Fiaco mówiliśmy kiedyś, no nie? To praktycznie losowe wydarzenie, którym jest Source 2, też możemy sobie przypisać, że no przecież tak miało być, no nie? No przecież to jest oczywiste i tak dalej. Jaki mam z tego wniosek? Taki, że jeżeli cokolwiek jest tanie i ktoś ogólnie mówi, że to jest spoko, nie? To czy to jest złe, że on tak mówi? Nie, wręcz przeciwnie. Czy teraz gadał o Paryżu, czy będzie gadał o skrzyni ukąszenia węża, która jest tania, czy będzie mówił o Antwerpie, który jest tani, czy będzie mówił o papierach z Paryża, czy będzie mówił o papierach z RMR-u, czy jakiego tematu by się kurwica nie chwycił, jeżeli tylko to jest jakiś item, który chociaż trochę zakrawa inwestycje, no to jest to coś na zasadzie, że co można przyjść, powiedzieć, no nie, i praktycznie nic się złego z tobą nie stanie, bo najwyżej powiesz, że a, to miało jeszcze rok leżeć, no nie, i po roku rzeczywiście ci to weźmie i odda. Niestety, rynek Steam to jest rynek dla debili, o czym mówię bardzo konsekwentnie na swoim YouTubie. Wielkich, nie potrzeba tu wielkich umiejętności, żeby po prostu coś takiego mieć. Nawet nie trzeba mieć farta, zupełnie szczerze, bo tu fart nie gra roli. No co, jak dzisiaj zainwestujesz w skrzynię snów i koszmarów, to wiadomo, że będziesz się z nią chwilę pierdolił, no nie, że ona ci będzie leżała w tym ekwipunku, albo jak na przykład wrzucisz sobie głupio pieniądze w tajlu z 2018 roku w papierze, kiedy kosztowało za 8 zł, a teraz jest za 2, no to też może być to trochę przypał, nie? Ale doskonale każdy wie, że za 10 lat to ta naklejka będzie jeszcze niesamowicie rare i ona gdzieś tam podrożeje i wtedy będzie można wyjść z szafy, że o, zobaczcie, co ja to nie kupiłem. Do czego dążę? Dlatego, że to, co ja robię, jest trochę inne. Nie jest to bardziej skomplikowane niż to. Nie mówię, że o kurwa, ale ja jestem wielki. Wręcz przeciwnie, ja jestem takim samym debilem jak wszyscy, co tak gadają. Tylko różnica polega na tym, że ja też to mówię. Że to jest po prostu głupie. I ogólnie rzecz biorąc, tak jakby nie wiem, ja sobie stawiam takie zadania, właśnie jak mówię, żeby wyłapać taką debilność ze strony ludzi, którzy sprzedają Monesiego albo kupują, albo na przykład, żeby znaleźć jakąś jedną ciekawszą drogę od innych. Co nie jest zbyt niesamowite, trzeba to przyznać. Ja też nie mówię, że jestem jakiś niesamowity, bo w sumie to jest. Ja powiem, jak wygląda u mnie na Steamie. U mnie na Steamie to wygląda tak, że handluję, no, regularnie, ta. Czy z tego zarabiam? Tak, nawet tak na bułkę starczy, albo na przyczepę bułek, albo nawet na auto jakieś. Ale nie, że na Bugatti, tylko na jakieś tam. No nie? Więc spoko, ale jakby nie jest to na zasadzie 20 tysięcy złotych na dzień. Bo 1000 dziennie to się zdarza, ale zdarza, to nie jest też reguła. No i ja ogólnie ślę z takim komunikatem, że rozróżniajmy ten, to co się robi i to jak się na to patrzy. W sensie ja nie mam przytyków do nikogo, bo co mnie to obchodzi. Ktoś se robi coś tam, że o, zobaczcie tego. Kurwa, co tam jest, nie? Tylko żeby sobie na to tak krytycznie patrzeć, nie? Żeby tak sobie patrzeć, że o, ten gość mówi coś innego niż ten, to a, posłucham se obydwu i se sam pomyślę o tym, nie? No bo co? Przyjdziesz do kogoś i ktoś ci powie tak: no, Paryż to jest super inwestycja, kurwa, ładuj w to wszystko, już dziś darmowe pieniądze, nie? A potem przyjdziesz do mnie i ja ci powiem: nie, no ja jestem sceptyczny co do Paryża, bo wydaje mi się, że on wcale nie będzie taki super, no nie? I wtedy powiedz, co jeden mówi jedno, drugi mówi drugie, ale to wynika z jednej prostej rzeczy, że tamten gość, co mówi, że Paryż jest super i tak dalej, patrzy na to na zasadzie,
Kiedyś mi odda i pewnie odda spora, jak już odda. No oczywiście, to jest skurwica, prawda, nie? A ja patrzę na to, że za jeden miesiąc ten Paryż konkretny, w który wrzucisz pieniądze, ma być na plus. No nie? Dla mnie na przykład, nie wiem, pomylenie się o 2 tygodnie z czymś, tak jak to było z printstreamami, no to jest takie niefajne, nie? A taki ktoś jak się pomyli, albo no, dla niego to nawet nie jest pomyłka, dla niego to jest po prostu coś na zasadzie, to nie dzisiaj ma oddać, nie? A niektóre też są takie inwestycje. Na przykład, nie wiem, inwestujesz se w. Taki przykład nawet spróbuję podać. Team Liquid Glitter kupiony w maju. No nie? No i co, to ma oddać za miesiąc? No nie, no chyba by kogoś popierdoliło, jakby tak powiedział, nie? To ma oddać za dwa? No, nie, no raczej nie. No nie? To ma oddać bądź kiedy, tak naprawdę. Jedyne, co się liczy, to to, że cena względem poprzedniej jest trochę jakby śmiesznie zdumpowana i to nie odzwierciedla w ogóle zachowania rynku. Więc to jest różne, nie? Tam co? Ważne jest to, żeby się gadać o tym, nie? W sensie z ludźmi gadać, się komunikować i mówić, no mi się wydaje tak, a mi się wydaje, że ci zryja jebie. No i to też jest jakaś tam krytyka, no nie? Akurat nie w temat, ale jest jakaś. No, to jest taki film. Weźcie. No, to jaki morał z tego filmu? Dwa odmienne zdania usłyszane od dwóch różnych ludzi mogą być dokładnie tym samym zdaniem, kiedy dopytacie o szczegóły. No, czyli na przykład, albo nie będę tak gadał, bo mnie zabijecie. To inaczej powiem na przykład. Jak powiesz do dinozaura, ej, umrzesz? To on powie, nie. A jak się zapytasz mnie, ej, czy dinozaury umarły? To ja powiem tak. I mogło chodzić temu dinozaurowi o to, że teraz mu się nie chce umierać, ale w przyszłości przecież to oczywiste jest, to nawet nie ma co gadać. A mnie się zapytałeś inaczej, to ja już mówię. Ale gdybyś się mnie zapytał, ej, czy według ciebie dinozaur chce umrzeć? Ja powiedział nie. Mówi, aha. Jem drzewo.